Środa, 27 dzień sierpnia, Marcin Prochacki, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Flash. A w dzisiejszym programie tragedia w Pustelniku. W wyniku uderzenia śmierć poniosły dwie osoby. Wypadek w Dębrzniku. W wyniku tej kolizji na szczęście nikt nie ucierpiał. 55. rocznica. Niech się trochę pogimnastykuje, kto to taki do niego napisał. No i tak się zaczęło. Jarmark Tkaczy Śląskich. Żeby jarmark wreszcie był jarmarkiem z prawdziwego zdarzenia. Sobota na sportowo. Opawa, 30 sierpnia, godzina 11. Dwie osoby nie żyją, a dwie zostały ranne podczas wypadku drogowego, do którego doszło na drodze krajowej numer 5 w miejscowości Pustelnik. Droga przez kilka godzin była nieprzejezdna. Kierujący samochodem Volkswagen Golf stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał na lewy pas jezdni i prawą stroną pojazdu uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku uderzenia śmierć poniosły dwie osoby, natomiast dwie pozostałe osoby zostały przetransportowane do szpitali w Jeleniej Górze oraz w Kamiennej Górze. Do zdarzenia doszło we wtorkowe popołudnie po godzinie 15.20 na stromym podjeździe pod górę w Pustelniku. Kierowca auta osobowego marki Volkswagen najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem i uderzył tyłem auta w przydrożne drzewo. Na ratunek poszkodowanym wyruszyli strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, jednostka OSP z Marciszowa, a także pogotowie ratunkowe. Z bazy lotniczego pogotowia ratunkowego we Wrocławiu do rannych wystartował również helikopter medyczny Ratownik 13. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon dwóch nastolatków, którzy znajdowali się na tylnym siedzeniu. Dlatego przylot śmigłowca został odwołany. W samochodzie znajdowały się osoby, mieszkańcy gminy Bolków, w wieku od 17 do 20 lat. Dwie osoby, kierowca oraz pasażer, którzy siedzieli z przodu pojazdu, z drobnymi obrażeniami zostali przewiezieni do szpitala powiatowego w Kamiennej Górze. Krajowa piątka na tym odcinku była przez kilka godzin nieprzejezdna, po godzinie 18 ruch został puszczony wahadłowo. Wszystkie okoliczności tragedii na tej drodze ma wyjaśnić prokuratorskie śledztwo. Do groźnego zdarzenia drogowego doszło również na Krajowej Piątce w Dębrzniku. Około godziny 15.30 na ostrym zakręcie kierowca SUV-a stracił panowanie nad autem i uderzył w skarpę. Na szczęście w tym zdarzeniu obyło się bez ofiar śmiertelnych oraz ciężkich obrażeń u ludzi. Zniszczony został tylko pojazd. Rok 2014 jest bardzo wyjątkowy dla Państwa Ireny i Józefa Mroczek, ponieważ w minioną sobotę obchodzili 55. rocznicę ślubu. Tak ważne wydarzenie dla Państwa Mroczków nie mogło obyć się bez oficjalnej uroczystości. Ta odbyła się w minioną sobotę w sali witrażowej kamiennogórskiego ratusza. W wydarzeniu wziął udział burmistrz Krzysztof Świątek, który w imieniu prezydenta kraju wręczył młodej parze medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Zapytaliśmy panią Irenę i pana Józefa, czy istnieje przepis na tak długotrwały związek. Przepisu jako takiego to nie ma, ale po prostu na wzajemne wyrozumienie, szacunek, poszanowanie, no i tolerancja, no czasem na ugody, na ustępstwa trzeba pójść. Jubilaci do Kamiennej Góry przyjechali w latach 50. XX wieku, a związek małżeński zawarty w 1959 roku przetrwał do dziś. Państwo Mroczkowie doczekali się czwórki dzieci, 9 wnucząt oraz 2 prawnuczek, a poznali się... Ja byłem w wojsku. Ja z moją kuzynką żeśmy sobie zażartowały, że napiszę taką kartkę do takiego wojska. Pana do wojska. Ja byłem w Gdańsku. I że niech się trochę pogimnastykuje, kto to taki do niego napisał. No i tak się zaczęło. Bo miała 2, a jednego sprzedała. Kuzynka moja mówi, ja mam 2. No wiesz, za 2 nie wyjdę za mąż, ale jednego mogę ci odstąpić. W obecności rodziny i przybyłych gości pani Irena i pan Józef odnowili przysięgę małżeńską. Godów? Wyrażam mojej żonie Irenie. Serdeczne podziękowanie. Serdeczne podziękowanie. Za miłość, opiekę i przywiązanie. Za miłość, opiekę i przywiązanie. I przyrzekam, że uczynię wszystko. Aby nasze małżeństwo. Nadal było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Jarmark Tkaczy Śląskich ponownie zawitał do Chełmska Śląskiego. W miniony weekend dla mieszkańców przygotowano szereg atrakcji, którym towarzyszyły obchody 725-lecia Chełmska Śląskiego. Dotychczas Jarmark Tkaczy Śląskich odbył się 8 razy.
nie był organizowany regularnie, ponieważ władzom gminy nie zawsze udawało się pozyskać na ten cel środki zewnętrzne. W tym roku mieliśmy dofinansowanie z Euroregionu Nysa, gdzie gmina wystąpiła o środki i przy współudziale innych jeszcze środków z lokalnej grupy działań Akcja Dlnu i stowarzyszenia naszego uzbieraliśmy taką sumę, która właśnie mogła sobie na to pozwolić, żeby jarmark wreszcie był jarmarkiem z prawdziwego zdarzenia. Impreza rozpoczęła się na rynku w Chełmsku Śląskim w sobotę o godzinie 14:30. Parada postaci historycznych w strojach lnianych tradycyjnie stanowiła początek tej imprezy. Otwarcia dokonali samorządowcy przy akompaniamencie orkiestry dętej z Lubawki. Podczas tegorocznego jarmarku miejscowość obchodziła swoje 725-lecie. Przedstawiciele stowarzyszenia oraz burmistrz wpadli na pomysł, aby z tej okazji przygotować kapsułę czasu, która będzie doskonałym źródłem historycznym dla przyszłych pokoleń. Kapsuła czasu zresztą wymyślona przez stowarzyszenie i przez burmistrza ogólnie, żeby uczcić 725 lat Chełmska Śląskiego. A co wsadziliśmy do kapsuły? Na pewno wsadziliśmy wszystkie dokumenty związane z Chełmskiem na dzień dzisiejszy, czyli wszystkie organizacje, stowarzyszenia, fundacje, które funkcjonują, były założone gdzieś przez jakiś czas w Chełmsku i do dnia dzisiejszego są. Czyli każdy miał możliwość zrobienia krótkiej prezentacji papierowej i zrobienia tego, przekazania nam i my to jako dokumenty wkładamy do kapsuły. Również są w różnych, bo są i na pendrive'ach, i na płytkach, także też te prezentacje. Także my to wsadzamy, nie wiedząc, co będzie za 100 lat, tak? Bo na jakich nośnikach będą to czytać. To, co my dzisiaj widzimy, co 100 lat temu wsadzali, do też takich kapsuł czasu, czy po prostu wykopujemy, patrząc na to, co zostało, to też się zastanawiamy, na czym pisali, co to w ogóle jest. No to myślę, że i tak samo będzie za 100 lat, będą myśleć o nas, o mieszkańcach, co oni tu zakopali, a może akurat będzie coś dla nich cennego i fajnego. Jeden klucz do kapsuły powędrował do burmistrza, natomiast drugi do mieszkanki Chełmska Śląskiego. Będzie się znajdował u mnie w pokoju jak na razie. Moja mama wymyśliła sobie, że zrobimy piękną gablotę, po którą otworzymy za 10 lat i przekażemy po prostu ten klucz. Jest pani mieszkanką Chełmska Śląskiego? Tak, od urodzenia. Tradycyjnie, jak na prawdziwy jarmark przystało, nie mogło zabraknąć pokazu mody lnianej, prezentacji rękodzieła czy różnego rodzaju stoisk z lokalnymi wyrobami. Wyroby lniane, które od lat są zdrowe, modne, ekologiczne, żywią, ubierają. Dzisiaj przedstawiamy konfekcję dekoracyjną do wystroju wnętrz, obrusy, zasłony, jak również wyroby, które są potrzebne każdej kobiecie w kuchni. Produkty, które spożywcze, które przygotowaliśmy na dzisiejszą okazję. Osobiście pieczone, gotowane. Także to jest to. Reklamujemy święto pieroga i dożynki gminne w Czarnymborze. Widać dużo stoisk, dużo dobrego jedzenia, przedstawicieli rękodzieła, mnóstwo ciekawych rzeczy. Impreza trwała 2 dni. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę nie brakowało chętnych do zabawy. Podczas tegorocznego jarmarku gwiazdami imprezy były zespoły Buraki i 13 w samo południe. Sobota będzie dniem, w którym zwolennicy aktywnego spędzania wolnego czasu znajdą coś dla siebie. W Opawie koło Lubawki odbędzie się kolejna edycja biegu wopisty, który rozgrywany jest w ramach cyklu Europa Cup. Uczestnicy wystartują również w zawodach o Puchar Starosty w Nordic Walking. Bieg wopisty to zawody rozgrywane w ramach kolejnej edycji maratonu i półmaratonu Europa Cup 2014, na który składają się 4 biegi. Trasa przebiega na pograniczu granicy polsko-czeskiej i słowackiej. Czyli 4 biegi, jeden na trójstyku granicy polskiej, czeskiej i słowackiej. I ten bieg się już odbył. Drugi bieg był w miejscowości koło Cieszyna Czeskiej. Trzeci bieg Opawa, 30 sierpnia, godzina 11, ostatnia sobota miesiąca sierpnia i podsumowaniem będzie bieg 9 listopada w Radziechowach pod Żywcem. Jak zapewnia jeden z działaczy, Zenon Król, zainteresowanie wydarzeniem jest większe niż w poprzednim roku.
Jednak jak twierdzi, nie musi to się przełożyć na frekwencję osób startujących. Impreza jest stosunkowo nowa, bo pomysł zrealizowania jednego z biegów w powiecie kamiennogórskim pojawił się 3 lata temu. Mimo to organizatorzy przewidują, że o godzinie 11 w Opawie na starcie zamelduje się około 120 zawodników. Impreza adresowana jest zarówno dla młodzieży, jak i osób starszych, dlatego przewidziano kategorie wiekowe. Trasa między innymi przebiega przez część Republiki Czeskiej. Trasa przekroczy w okolicach miejscowości Czarna Woda koło Zaclerza pomnik Jana Amosa Komenskiego, czeski patriota, czeski historyczna postać, która w tym miejscu przekraczała granicę ówczesną, uciekając przed husytami i tam jest właśnie pomnik, obelisk upamiętniający. Tam przekroczy trasa byłą granicę czechosłowacką wtedy już i będziemy biegli częścią właśnie po Republice Czeskiej. Znowu przejściem Niedamirów, Bober wrócą do Polski i jeszcze 2 kilometry i już będą na mecie w Opawie. Jak zapewniają organizatorzy, liczba miejsc jest nieograniczona, a zapisy trwają do ostatniej minuty. Zapisy i do marszu z kijkami, i do maratonu, i półmaratonu. Tak to mówimy, do ostatniej minuty, do ostatniej chwili biuro zawodów będzie w Opawie na naszym, ładnego słowa użyjmy, placu sportowym, gdzie jest wszystko przygotowane, będzie wszystko przygotowane, gdzie biuro zawodów, będzie namiot, będzie prysznic, gdzie będzie się można i umywalka, gdzie będzie można się umyć po biegu. Także myślę, że już zaczynamy robić taką prawie profesjonalną imprezę. Bieg to atrakcja nie tylko dla sportowców, ale również dla kibiców, ponieważ w tym roku odbędzie się pokaz w wrestlingu grupy Maniac Zone Wrestling. W dzisiejszym serwisie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Flash, w którym powiemy o przepychankach politycznych, jakie miały miejsce podczas sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Do widzenia.